Znajdujemy się w mojej piwnicy. Ściany zostały wykonane z bloczków betonowych. Za chwileczkę zobaczycie Państwo, jak zabezpieczyłem poziomą izolację przeciwwilgociową, żeby nie ulegał uszkodzeniu w trakcie ich murowania. Jesteśmy mniej więcej w połowie murowania ścian piwnicy. Ściany piwnicy, jak widać, są murowane z bloczków betonowych. Bloczki betonowe murowane są na izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na wierzchu płyty fundamentowej. Do wykonywania tej izolacji przystąpiliśmy 2 tygodnie po zabetonowaniu płyty, wtedy kiedy już beton związał. Izolacja składa się z mikrozaprawy, która ma zapewnić odpowiednią szczelność przeciwwilgociową. Dodatkowo ta mikrozaprawa została zabezpieczona warstwą papy. Zabezpieczenie wynika z technologii prowadzonych prac. Na tej mikrozaprawie są murowane bloczki betonowe, bloczki są murowane na zaprawę, która spada, obok są ustawiane rusztowania. Doszedłem do wniosku, że warto tą delikatną izolację na czas tutaj murowania ścian zabezpieczyć warstwą papy. Następnie ta papa zostanie odpowiednio wycięta w momencie, kiedy będą wykonywane izolacje poziome wewnątrz pomieszczenia, natomiast również na zewnątrz ta papa zostanie odpowiednio wycięta w momencie, kiedy będą wykonywane izolacje pionowe na ścianach zewnętrznych. Wycięcie tej papy wynika z konieczności szczelnego połączenia izolacji pionowej ścian, również z mikrozaprawy, z izolacją poziomą już wykonaną na płycie fundamentowej.